Mateusz, no nie udało się wygrać tego bardzo ciężkiego spotkania, bo wiadomo było przed meczem, że to będzie arcyciężki mecz, ale rzeczywiście stworzyły obie drużyny bardzo fajne widowisko, szkoda tylko, że bez happy endu. No tak, no już drugi mecz przegrywamy, mieliśmy nadzieję, że teraz uda nam się zmazać jakąś taką plamę z Mielca. No na pewno walczyliśmy, szkoda tylko tych niewykorzystanych 100% sytuacji, w tym karnych, i myślę, że to było też kluczem do tego. No właśnie, tutaj pierwszoplanową rolę odgrywali, zwłaszcza w pierwszej połowie, bramkarze Bogdanow u nas, ale i w Zabrzu. Młody, bardzo ciekawie zapowiadający się bramkarz także wybronił bardzo dużo sytuacji, w tym właśnie te karne, nieszczęsne karne, bo przynajmniej połowa z tych wykorzystanych karnych i dzisiaj my byśmy w tej chwili cieszyli się ze zwycięstwa. No tak, można powiedzieć, że bramkarze tutaj pokazali, na co ich stać, i u nas, i u nich. W końcówce drugiej połowy wszedł nawet Suchowicz i też im wybronił bardzo ważne piłki, w tym karnego ostatniego, więc no na pewno to też było kluczem do przegranej naszej. Co możemy fajnego wyciągnąć z tego meczu, to grę w obronie, bo w Mielcu stracone 40 bramek i tam gry w obronie praktycznie nie było. Dzisiaj z silniejszym, wydaje się, Zabrzem ta gra w obronie funkcjonowała naprawdę dobrze. No tak, cały ponad tydzień od Mielca trenowaliśmy ostro w obronie, bo wiedzieliśmy, że właśnie to nam nie zagrało w Mielcu. Mam nadzieję, że z każdym dniem będzie coraz lepiej, no ale szkoda punktów straconych. Nie dziwi zdenerwowanie Piotra Masłowskiego po tym spotkaniu, bo rzeczywiście było bardzo blisko wygrania dzisiaj z jednym z naprawdę bardzo silnych i czołowych zespołów w naszej lidze. Tak, mecz był do wygrania. Tak naprawdę naszej porażce zdecydowała nieskuteczność nasza w ataku, bo i obrona dzisiaj w miarę funkcjonowała i bramka załapała, ale nasza nieporadność w ataku i w 100% sytuacjach dzisiaj zawiodła, i myślę, że to jest tak na gorąco, można powiedzieć, że główną przyczyną dzisiejszej porażki. No właśnie, niewykorzystane 4 rzuty karne. Takich meczów nie da się wygrać, kiedy nie wykorzystuje się właśnie takich sytuacji jak siódemki. Tak naprawdę w takich meczach decydują niuanse, i tutaj właśnie dzisiaj tym niuansem były te rzuty karne i 100% sytuacje. No tutaj każdy błąd kosztuje, widzieliśmy, że to, co nie wykorzystaliśmy, Górnik szybko odpowiadał i wychodził na prowadzenie. W końcówce też mieliśmy rzut karny, no niestety się nie udało, ale tak naprawdę cały mecz ta skuteczność zawodziła i na koniec nam się to odbiło czkawką. Ostatnie 10 dni po meczu z Mielcu przepracowane przede wszystkim nad grą w obronie. No i widać było, że te efekty pracy rzeczywiście dzisiaj na parkiecie wyszły wam bardzo dobrze, bo Górnik Zabrze to lepsza drużyna od Stali Mielec, a straciliście prawie połowę mniej bramek niż Mielc. Tak, no wiedzieliśmy, że po porażce w Mielcu mamy nad czym pracować, ta obrona nie funkcjonowała, 40 bramek mówi samo za siebie. I tutaj po przyjeździe cały tydzień, praktycznie te 10 dni, tak jak powiedziałeś, pracowaliśmy nad obroną i to dzisiaj było widać. Już inaczej chodziliśmy, inaczej się poruszaliśmy w tej obronie. Pomagaliśmy bramkarzowi, bramkarze dzisiaj zafunkcjonowali. No ale niestety ta skuteczność zawiodła. W Mielcu była dobra, a tutaj nas zawiodła. I tutaj myślę, że należy szukać głównej przyczyny tej dzisiejszej porażki. Piotrze, to zapytam trochę przewrotnie. To może za dużo było pracy nad obroną, a za mało nad atakiem? Nie, myślę, że nie. Że tak naprawdę tutaj ta nasza nieskuteczność to jest tak naprawdę koncentracja i podejście do tego. Tego się tak naprawdę nie da wypracować. Dużo rzucamy, dużo gramy, ale tak naprawdę najważniejsze jest podejście do tych 100% sytuacji. Dzisiaj tego podejścia nie było na 100% i bramkarz gości zagrał rewelacyjne zawody. Jesteś optymistą przed następnymi meczami? Muszę być optymistą, wiesz, bo po takim początku sezonu myślę, że nikt się nie spodziewał, że po dwóch kolejkach będziemy mieli 0 punktów. Wiedzieliśmy, że czeka nas ciężki pojedynek i z Mielcem, i z Zabrzem. Teraz mamy Płock Kielce, także gdzieś musimy odrabiać te straty z pierwszych dwóch kolejek. I cóż, no, trzeba zakasać rękawy, wziąć się jeszcze ostrzej do roboty i walczyć o te punkty z każdym. Kolejny zawodnik przy tej tablicy, kolejny przy moim mikrofonie, i kolejnego zapytam. Było bardzo blisko dzisiaj sprawienia fajnej... No trochę niespodzianki, bo Górnik Zabrze to jest zespół, który mierzy w trzecie miejsce, jest brązowym medalistą i pokonanie go na pewno na początku tego sezonu, który zaczął bardzo dobrze, byłoby fajną niespodzianką dzisiaj w Puławach. Było blisko. Powiem tak, dzisiaj to może nie byłoby niespodzianką, bo graliśmy naprawdę bardzo dobrze, tylko nie wykorzystaliśmy 100% sytuacji, kilku, i to się przełożyło na wynik. Przegraliśmy jedną bramką, a nie wykorzystaliśmy z 8 piłek, także połowę tego rzucić i mamy spokojny wynik. Bramkarze dzisiaj też trochę nam poodbijali, no ale później jakieś rzuty z 6 metrów dookoła, za dużo błędów popełnialiśmy z obrotowym i z tego taki wynik.
No pół biedy jeszcze te stuprocentowe sytuacje z gry, ale te niewykorzystane rzuty karne, cztery, przez czterech różnych zawodników, to już trochę za dużo. Mówię, to już nie do mnie pytanie, to tylko do chłopaków, co no chcieli na pewno zdobyć tą bramkę, jak każdy z nas, który rzuca i nie trafia. No nie wiem, przegrali ten pojedynek psychiczny z bramkarzem, no i trudno, będą na treningu poprawić te elementy, które dzisiaj nie wychodziły i na pewno będzie dobrze. Mamy teraz ciężkie, dwa naprawdę ciężkie spotkania, no ale co zrobić, no trzeba jechać i walczyć, tak? No to pomówmy o tym najbliższym spotkaniu, bo to spotkanie najbliższe już za trzy dni z jednym z dwóch najlepszych zespołów w Polsce. O ile dzisiaj graliśmy z trzecim zespołem w Polsce, to za chwilę przyjdzie nam się mierzyć na parkiecie rywala ze srebrnym medalistą, uczestnikiem Ligi Mistrzów. No i tam o punkty będzie jeszcze trudniej, no ale przepraszam za wyrażenie, kurczę, gdzieś tych punktów trzeba szukać. Tak, na pewno tam się nie położymy, pojedziemy, będziemy walczyć i Płock też bardzo dużo nowych zawodników. Też jeszcze się może docierają i będziemy chcieli tam pojechać i zrobić niespodziankę. No właśnie, optymistyczne jest to, że po pierwszym tym meczu takim mocno po falstarcie, jeśli chodzi o Stal Mielec, dzisiaj zagraliście naprawdę dobre zawody, bo ten dzisiejszy mecz z Zabrzem to był bardzo dobry mecz, zwłaszcza jeśli chodzi o grę w defensywie. Tak, ja też uważam, że to był dobry mecz, po prostu, tak jak już mówiłem, niewykorzystane sytuacje, tak. Mecz w obronie, no... Trochę mieliśmy błędów z kołowym, ale ile piłek wybroniliśmy, ile poszło z tego kontr. No i niestety, no, skuteczność zawiodła i z tego tak się wzięło wynik, jedną bramką do tyłu. Wspominałeś o tej psychice zawodników, którzy rzucali rzuty karne. A jak będzie z psychiką zespołu po tych pierwszych dwóch kolejkach? W przededniu meczu z Wisłą Płock, a później z Vivę Kielce, bo no, tych punktów, tak jak mówię, trzeba gdzieś szukać, ale szukać będzie bardzo ciężko w Płocku i z Kielcami. No tak, na pewno będzie bardzo ciężko, ale no... To jest tak naprawdę drugi mecz, no kurde, nie możemy się poddać, teraz położyć i powiedzieć, że już jest, nie wiem, przesądzone jakieś tam play-offy czy coś. To jest, liga jest bardzo długa i w każdym meczu może być różnie. Możemy pojechać do Płocka i wygrać 10, a możemy pojechać i przegrać 20, wygrać 1. To jest tylko piłka, zależy od lepszego dnia i mam nadzieję, że ten lepszy dzień nastąpi dla nas w sobotę. Do tego najlepszego dnia w sobotę wam życzę. Dziękuję bardzo. Thank you.